Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Na start dzidujemy przez całe to, nie ma zamiaru walczyć z tymi przeciwnikami, dzidujemy od razu tam do zamku. Chociaż też widzę, że oni nie są zbytnio zainteresowani, no to tym bardziej, znaczy wróć ten, tym lepiej dla mnie. Okej, mogę tutaj przyzwać, mogę użyć przyzwańca. O, jest miejsce łaski, pięknie. Tam kawałek wcześniej zebrałem sobie kolejne złote nasiono. Tak więc myślę, że je wykorzystamy. Okej, miejsce łaski odkryto. Okej, a po co ten teleporter? Da się normalnie przejechać, widzę. Wait, czy to jest teleport z jednego mostu do z tylko jednego końca mostu na drugi? Are you fucking serious? Bo jeszcze tak największego debilizmu chyba nie widziałem. Jakby to był portal bezpośrednio do zamku. Dobra, ale jak to jest tylko na koniec mostu, no to jest idiotyczne. Dlaczego to jest zamknięte? Tam jakieś wielkie pole. Jakoś bokiem mam tu wejść? Jest jakieś przejście. Japa. Zobaczmy. Okej, jestem na jakimś cmentarzu. Zapraszam na ziemię. Złoty rune level 9. O, kolejny skarabeusz. Płonące uderzenie! Ładnie. Schody i drabina. Dobra. Najpierw po schodach. Zobaczmy, co się tutaj kryje. Aha, blokada. No kurwa mać. Dobra, na górę. Jakby naprawdę mam nadzieję, że to jest droga fabularna i tutaj po prostu idziemy do Radana. A nie do tego, a nie do jakiegoś po prostu losowego bossa. Zamek Lwiej Grzywy. Okej, dobra, czyli tak, tu będzie Radan. Ten słojownik coś tam gadał, że w zamku Lwiej Grzywy jest jakiś festiwal organizowany. Na cześć Radana. Kurde, prawie, no musiałem się tak wystawić głupio. Kamień Kowalski level 5. Okej, tutaj mamy ten skrócik do odblokowania.
Okej, nie wiem, czy to ambient tak przygrywa, czy to ktoś śpiewa w tle. Był od perfumiarza. Kolejny skrót. No. Aha, chyba nie. Albo wiadomo, że tak jest w taki zjebany sposób postawiona, że nie jestem w stanie w ogóle tego odtegować. No nic. Dobra, stąd przyszedłem. Tutaj nic nie ma. Na konia nie wejdę. Tutaj pula przyzwania. No zajebiście, ale ja chcę stąd kurwa wyjść. God fucking donut. To jest jedyne wyjście. Nie mogę tego rozwalić. Czas bieganie. Co, mam z buta się w to wjebać? O, nie działa. Aż dziwne, nie? Tutaj to jest, tutaj iść to jest bez sensu. Też widzę sporo wisielców, tak samo jak w zamku Morn. Nie wiem, że to jakieś przejście ominąłem? Ten barak będzie śmiertelny? Dobre pytanie. Ale od czego jest nadejście zabójcy? No i łamie. Okej, portal. Miejsce łaski, to mi się podoba. Proszę mi je aktywować. Proszę bardzo. Jak się nazywa to miejsce łaski? Komnata poza bramą. Okej. O kurde, Blight? Ty tutaj? Okej, no ciebie się to przyznam nie spodziewałem. Czołem, druhu. Admit, I was a little worried. We missed our meeting, but it looks like you're still in one piece, eh? You must have heard by now, right? That Star Scourge Radahn holds Rani's fate in stasis. But once he's out of the way, it'll spring back into motion. So now, we stand against the demigod once known as the strongest of them all. The way ahead is pleasingly simple. We fight, sword and fang. Okej. Champions! Welcome! The stars have aligned! The festival is nigh! General Radahn, mightiest demigod of the shattering, awaits you! Champions! Prepare for battle! Defeat the general! Claim glory! And grab that great rune! A celebration of war! The Radahn Festival! Okay. Siema, mordo. Ah, you came. How delightful. Indeed, I thought I might find you here. By the by, do you know for whom this festival is being held? Well, it is none other. General Radahn himself. To think, I could face a great champion of the Shattering, a demigod in the flesh. Oh, God. In truth, I quiver at the thought. Such is his frightful repute. But the fear simply assures me the ordeal is worth undertaking. Be sure to get a good vantage, my friend.
Iron Fist Alexander, do hereby vow to unflinchingly brave this ordeal. Dobra. Czekaj, czy z tym typem też możemy zagadać tutaj? O, to jest ten z loadingów! Możemy, okej, okay. Siema. Are you good and prepared, young chum? The festival begins. Before we begin, allow me to paint you the full picture. Sporo tych kości. Okay. Gościu nie ma nóg. General Radahn is cursed ever to wander. Ilu ma strzał w plerach, widzieliście to? Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them. Dog. Howling at the sky. But now, we must make merry. Oh, gathering of champions! The revels begin! The celebration of war! The Radahn Festival! You will find the field of battle past the church ahead, upon the shore under the fort. General Radahn is there, even now, divested of his wits, devouring corpses, and howling at the sky. You will find the field of battle past the church ahead, General... Dobra, dobra, dobra. Ale już jest mgła, czyli teraz będzie teleport po prostu do tego. Ja strzelam, ale z tego nic nie wyciągnę, więc nie ma co tam podchodzić. Tutaj też pusto. Tutaj coś? Nie. Też drzwi, których nie mogę otworzyć. Zmartowieńcze, jesteś gotów? Dobre pytanie. Kamień Kowalski, level 6. Myślę, że ten typ za mną tak stoi, nie? Ale na szczęście... na szczęście nie. Dobra. Zjeżdżamy. Właśnie pytanie, czy ja jestem gotów na tę walkę. Jest posąg Mariki w razie W. No i mamy teleport pewnie właśnie tam. To pole bitwy. YOLO! Zawodzące wydmy. Radahn, gwiezdna plaga. Ej! Kurwa, nie zdążyłem tego podnieść. Dobra, dziwo to nie blokuje. Dobra, nie, tu chyba chodzi o to przyzywanie właśnie, bo nie po to jest tyle tych znaków. Okina. Ciekawe. Aleksander. A i to tyle. Tak by chyba. Limit, what the f... Ej, no come on! Co to, powtórka z powtórka Aldricha? O, Bacchesa nawet mogę przyzwać. Dobra, jednak nie ma limitu. Jazda mordy.
która mocno oberwałem. No kuźwa! Dobra, elektryzuj. Okej, łata już padł. Ładnie, krwawienie weszło. W ostatniej chwili uniknąłem cios. Lionel Lwie Serce nie żyje. Co jest? Halo? Kina też nie żyje. Co jest? CO JEST?! Blight też padł. What the fuck?! Coś odjebało właśnie! Ej, co się stało?! Gdzie on tak zniknął, jak się spierdolił?! O, włócznie Radama 10 sztuk, zajebiście! Mogę ich przyzwać jeszcze raz? Czy już jestem skazany? Czy już muszę go zabić teraz sam? Se teraz chyba nie pomogę niczym. No come on! Co ci mój koń zrobił? Aż mi się w oczach pierdolił od tego ataku. Dawaj! Kurwa nie, do tyłu, flacha. Dawaj, dawaj, mam jeszcze tą flachę. Okej. Okay. Dobrze. Yes! Jest za pierwszym, Boże! Wielki run Radana, wizerunek gwiezdnej plagi. Pięknie. Kolejna cutscenka. Proszę, czyżby jakiś meteoryt spadł? Znak na mapie się pojawił. A gdzie? Tutaj. Krater upadłej gwiazdy. Na zachód od fortu. Okej, okay, na szczęście mam tutaj właśnie cofkę. A tak, bo nie mam flaszki, to nie mogę go przyzwać. Dobra, jak mogę wrócić? Wiadomo, mogę trupy jeszcze polutować, no ale to mi trochę nie w smak, nie? Tutaj są co? Tylko wiadomości. 6 włóczni Radana kolejnych. Ty właśnie, a propos. Bo to są strzały, co nie? Jap. Wielkie strzały używane przez generała Radana podczas święta walki. W rzeczywistości są to włócznie, którymi został przebity przez rycerzy czystej zgnilizny, zaklęte siłami grawitacji Radana. Okej. Okay. A dobra, tu jest miejsce łaski. Czyli jak pewnie odblokuję miejsce łaski, to pewnie to będę mógł się wtedy cofnąć. Ale patrzcie, jest też Blight. Dokładnie. OB.
Dobra, tutaj mogę to stąd wywalić. Ah, good. I was waiting for you. Oh, what a sick way to fight, eh? The glory of the clash is shared by Radahn and you. And did you see that afterwards? A falling star right before our eyes. I can't fathom how Radahn was holding back something of that scale. He was a living legend if ever I saw one. And the path has now been cleared. To Nokran, where Rani's fate will be decided. Let's meet where the falling star bit the earth. We'll take up our swords once more for Mistress Rani. Let's meet where the falling will go into my only purpose is the curtain's room. Kurde! Let's meet where the falling star bit the earth. And we'll go into battle again. Side by side. My only purpose is to fight for Rani's fate, sword and fang. The curtain's rising. On the final act. Ej, tekst jak od Gina, kurde, jeśli mam być szczery. Dobra, tu jest powrót ewentualnie, ale nie no, skoro odblokowałem miejsce łaski, no to odblokowałem też fast travel. Dobra. Przelećmy się tutaj. W takim razie. Zobaczmy jeszcze ten opis tego wizerunku. To będzie tutaj niżej. Wizerunki są tutaj. Wizerunek Radahna Gwiezdnej Plagi wyryty w złotym drzewie. Czerwony lew władał siłami grawitacji, których w młodości nauczył się w Selli. Wszystko po to, by nigdy nie musiał porzucać swojego ukochanego, choć wychudłego rumaka. Nie no, to jest akurat słodkie. Ta, no spora ta dziura. No, tego tu wcześniej nie było. A to mi się podoba, że mapa się zmieniła całkowicie. Nie tylko to jedno, tylko cała ta mapa się w ogóle zmieniła. No aczkolwiek zakładam, że jak tu zeskoczę, no to się zabije, więc jednak... Schodźmy powoli. Najlepiej piętro... po piętrze. Aż zobaczę, no. Co, zaskoczył od razu? Okej, stracił. Spadł z konia. Bitch, you guessed it! Mówiłem, tych rumi aż tak mi nie zależy na tych runach, no bo... Mogę sobie w każdej chwili mieć ile będę tylko chciał, no ale samo to, no kuźwa. Dwa razy zginąć już w tak durny sposób. Dobra, i co dalej? Chyba tędy. Okej. Okay. Gdzie my jesteśmy teraz? Czyżby już w Nokronie? Dobra, mogę zaskoczyć bez szwanku, więc lecimy tędy. Złoty run level 5. Dobra, idziemy jeszcze niżej. Co to kurwa było? Pobiegłem i wcisłem skok. Gra podbiegła, zatrzymała się i skoczyła kurwa z mniejszą prędkością. No ktoś chce ze mnie chyba kurwa kpi.
co żeś tu miał? Usypiający smar. A nieraz nie wykorzystałem jeszcze efektu uśpienia. Nie wiem, czy to jest jakieś mega skuteczne. No i proszę, jesteśmy w Nokronie. Teraz proszę momentalnie jakieś miejsce łaski, żebym nie musiał znowu tutaj zapierdalać takiego kawału. To jest ostatnie, co chcę kurwa zrobić. A widzę te dachy jak San Orlando, to kurwa nie potrafię sobie tego odpuścić. Pewnie, dajcie jakieś kolejne bloby. Czemu by nie? Gratowany bełt. Coś nowego. Kolczasty bełt, jeden z najstraszliwszych rodzajów broni używanych podczas roztrzaskania. Powoduje krwawienie, trudno do wyciągnięcia z ciała, powoduje przy tym potworne obrażenia. Okej. Okay. A to coś tym jeszcze pluje w ogóle. Jakby nie widzę innej opcji, jak to nazwać, nie? Bo tak wiecie, jak się napina i chup. Jak tam to jest plucie, nie? Dawaj flacha. Złoty run. Kolejny z głowy. Tak, coś ważniejszego. Młody motyl. No to tak średnio ważne, ale... Zebrać zebrałem. Dobra. Ponownie mówię. Miejsce łaski. Zamiast zgiętego palca. Nie. Dłuższego czasu średnio użyteczne, jak wielokrotnie już to powiedziałem. Wciąż nie ma miejsca. Ej, no zaraz mnie chuj strzeli. Dlaczego nigdzie nie ma miejsca łaski? Co za jakiś gul? Klowane mięso, rozjaśniający umysł. Ten co, dwóch spadło w przepaść? Bo dwa razy sobie był ten dźwięk śmierci. Łupina srebrnej łzy. Okej. Okay. Uff. Dobra. Mamy miejsce łaski. Więc mogę teraz bezpiecznie eksplorować. Wieczne miasto, Nokron. Okej, okay, tutaj też ważniejszy przedmiot. Dzwonek kulisy zbieracza upiornych konwali. O! I takich dzwonków poproszę jak najwięcej. Więcej łupin. To też myślę warto zbierać, bo to jest nowy zasób, którego nie mam za dużo. Tutaj też coś ważniejszego. Za larwy. Okej. Okay. Strzała duchowego plemienia. To chyba też nowe. No. Strzała, która przed wystrzałem zostaje podpalona ogniem duchów, zadaje obrażenia magiczne, a także wywołuje u wrogów odmrożenie. Używana przez kompanię upadłego jastrzębia, która otrzymała niegdyś rozkaz odnalezienia wiecznego miasta. Ale którego? Bo są dwa. Trochę tarczownika, okej. Okay. Fajnie wygląda ta ich pochodnia. Kamień kowalski. Okej. Okay. Ten w ogóle wygląda, jakby zmarł, jakby się zesał ze strachu, nie? Po czym tak nagle zastygł w czasie.
Upiorna konwalia, level 3. Rozpuszczony grzyb, wzięło po całunku rosy. Te dwa już znamy. Akurat itemy. No i znowu. Mega duże miejsce. Dlaczego nie mogę tu wezwać konia? Nie mam bladego pojęcia. Dobra, stamtąd przyszedłem, więc... Teraz powinna mnie bardziej interesować. Więcej strzał, spoko. Kolejny przedmiot. Kolejny tarczownik, kolejne motyle. To jest ciekawe, bo zgarniam trzy. Są trzy motyle, a zgarniam jednego. Przed tobą potrzebny przedmiot. Doprawdy. Cóż takiego konkretnie? Ok, na razie zatoczyłem kółko. Niewiele poza tym zrobiłem. Tu jest chyba dalsze przejście. Nie, kurde, ale ładnie to wygląda. Oho, posąg Mariki. Okej. Okay. Myślałem, że mnie coś zaatakuje jednak tutaj, ale nie sądziłem, że tutaj jest taki po prostu bosik. Stojący. Weź się tam schowaj, nie podskakuj. Złoty runy level 7. Tutaj też coś mamy i to ważniejszego widzę. Za larwy. Czy takie mega ważne było, no to nie jestem pewien, ale... Że dobra, wiadomo, gdyby nie to, że mam postać ulepszoną, jak mam ulepszoną, no to byłoby to jakoś ważne, no bo wiecie, to jedna za larwy to jeden respekt postaci. Więc to nie jest ani bezużyteczny przedmiot, ani mało istotny przedmiot. Tak ogólnie wierzę, tylko dla mnie jest on już po prostu mało istotny. No bo niewiele mi jakby daje. Okej, ciekawe, z czym przyjdzie się zmierzyć mi teraz. Oczywiście, zanim wejdziemy, pioruny niech zdobią ostrze. No i wchodzimy. Łza naśladowcy! Proszę, proszę! Ciekawe. Ciekawe, czemu tu wszedł totalnie bez armora, a potem bym ubrał na siebie armor, to czy też by zmiała na sobie armor ta zbroja, na ta łezka? Skoro już tak zachęcasz, to posmakuj tego specjala na własnej skórze. No niestety, kolego. Maska srebrnej łzy. Okej. Okay. Nie wygrasz ze mną używając takich prostych sztuczek. Dobra, mogę w sumie odpocząć. Zregenerować sobie wszystko. Zrobię też od razu porządki w skrzynce. Czyli tak, tutaj trochę tarczownika.
Duchy tarczowników, którzy należeli do upadłych jastrzębiej kopalni żołnierzy niegdyś przeczesujących wieczne miasto, to twardzi i nieugięci obrońcy. Ich działania są prymitywne, ale dobrze działają jako oddział, mogąc ściągnąć na siebie uwagę wrogów lub z tylnego rzędu miotać ogniem duchów. Okej. Tutaj to do schowania. Tutaj nie ma co. Tutaj też nie. Nie, tutaj ten miecz do schowania. To też. Te dwa w sumie też. Dobra, łowce węży myślę mogę też chyba schować. A bo dobra, nie zostanie. Żwirową pieczęć mogę schować. Tutaj to też zostaje. Dobra. Tutaj obręcz do schowania. Maska srebrnej łzy. Maska ze zwłok bezkształtnej srebrnej łzy. Podtrzymywana stwardniałem z zarzuconym pancerzem. Znacznie zwiększa mistycyzm kosztem siły ataku fizycznego. Udawanie naśladowcy to bardzo zmyślna sztuczka. Okej, dobra. No ale mi to niepotrzebne oczywiście, więc... Do widzenia. Tutaj zobaczmy. Naramiennik czempiona. Naramiennik zarezerwowany dla najdzielniejszych mieszkańców martwych ziem. Dowód na to, że noszący go zabił wielu wrogów. Ponożen za przykładem swojego wodza, Hoara Lu, Luxa. Dzielni wojownicy martwych ziem odrzucają zbędne ozdoby. Okej. Dalej nie wiem, jak ten amulet działa i muszę sobie w końcu, muszę to doczytać. Jak to ma zwiększać skupienie, no to chyba coś nie działa. Okej, 40 minut. Na liczniku być może już jest. Chociaż sobie jak wyciąłem te dwie podróże, no to może będzie mniej. Panury Kowalski, poziom 5. Spoko. Kolejne miejsce, gdzie bym musiał przyzwać konia. Wow, teraz mogę! Are you fucking serious? Tam nie mogłem chodzić na koniu, ale tu mogę. No, XD. Coś tu mamy na końcu. Z tego co widzę, to nie. Dobra, jestem teraz z tej strony. Las wyznawców. Pod studnią. Czyli tu jest Nokron, tak? Nie, tu jest Nokron. O, co mnie atakuje? Aha, nic mnie nie atakuje, ale mapy mi schowało. Już tego nie kliknąłem. Ciekawe. Dobra, tu jak zeskoczę. A patrzcie, tu mnie nie było wcześniej. Dobra. I tutaj coś nowego. Ale dalej to, kurde, jak tam dojść? Bo tam ktoś był na końcu. Panie Krwi, wasza eminencjo, błagam, daj mi miejsce przy stole dynastii. Niech żyje dynastia Mogłynów? Niech żyje dynastia Mogłynów. Chyba tak to się czyta. Proszę, czyli tam jest ten, pewnie ten cały pan krwi. No nieźle. Pan krwi, którego musimy też pokonać. Widzę, wojownice są dla odmiany materialni. A to akurat dobrze. Trochę się robiło nudno wyżynanie samych duchów.
Co go zabije szybciej, strzały czy krwawienie? A niestety strzały. Czyli mogę walić ognistymi. Dobra. Tutaj wracamy do tego. Zbieramy kolejne warianty różnych rzeczy. Zbieram też kolejne rzeczy ogółem. No i proszę, czy czekała nas walka z kolejnym takim duchem przodków? Raczej bez powodu. Nie! Miałeś pić z tej flaszki! Raczej bez powodu tutaj nie ma tego postawionego. Nie! Dobra. Myślałem, że kurde mnie zabije, ale na szczęście nie był to upadek w przepaść. Dwa, cztery... O, sześć tym razem! O, dobra, zyskałem tę jedną flaszkę, którą tu zmarnowałem. Świątynia Poroża kolejna i kolejny... trupek. Tylko, że obok tego nie ma niestety miejsca łaski, co jest dużym problemem. Że jakieś tu znajdę. Dobra, widzę kolejne do zapalenia. Zapal. Okej, to było drugie. W kolejności. Wedle tego... O, super! Zwykłe wilki, kopia rudego wilka Radagona, tylko bez miecza. Ładnie, kolejna flaszka odzyskana. Więcej krwi bestii. Super. Czarować też potrafi. Ciekawe, gdzie się tego nauczył. Dobra. O, ładnie. Troszkę odzyskane. Pewnie dwie odzyskałem, to szkoda, że nie wykorzystałem tej jednej, zanim go zabiłem, ale... Trudno się mówi. Liliatriny. O, dobra. Mam odnowienia flaszek, więc... Zużyjmy je. Pięknie. Nic się nie marnuje. A tutaj kolejne ognisko do rozpalenia. Ognisko opalenie. Może ile razy jeszcze powiem napalenisko ognisko? Bo po prostu ja to widzę jako synonim, nie? No kurwa, chciałoby się. Zaklęty strzał. Gleba. Jakim cudem to mnie powaliło na glebę? Jakby co miałem na myśli zaklęcie, nie ten strzał łapą.
Czy da się wejść? Da. Czy się opłaca? Z tego co widzę, to nie bardzo. Przecież w sumie bez sensu to by tu raczej nie stało, nie? Kurde, ale dalej tu nie odnalazłem nigdzie miejsca łaski. To jest ten ból. Jak ja tu gdzieś zginę, to jestem w totalnej dupie wtedy. Znaczy dobra, fair enough. Mam tutaj gdzieś to obok tej łzy larwy miejsce. O właśnie, tutaj. Ale jednak... Okej, tam coś jest. Coś bądź ktoś, więc... Okej. Nie zginąłem. Najważniejsze. Tylko pytanie, czy będę miał jak wrócić. Nowe motylki. Możemy pozbierać co nieco. Tam są świetliki, więc mogę odpuścić. Wysoka ścieżka. Dobra, mogę w razie czego przyzwać konia, ale chyba będzie to zbędny. A wręcz by bardziej chyba przeszkadzał niż pomagał. Patrząc jak szerokie są te niektóre. Ah, fuck me! Mogłem do końca i z tej pochodni skoczyć. Ajajaj. No i patrzcie, tu nie mogę. Ale wyjdę tylko na ten most i będę mógł. Cyk. I mogę. Jeden wielkie lamały, jeśli chodzi o mnie. Dobra, 50 mi na liczniku. Coś tam będzie najwyżej. Czemu tu jest trzeci taki... Trzeci? Czemu tu jest drugi taki wielki szkielet? Żegnam. Jak widzę z tego typa lecą cienkie kostki bestii. Nie wiem i nie wiem, czy chcę się dowiadywać. Oni sobie tutaj tańcują. Jak ja tu przejdę, no to mi wiadomo. Chyba sobie kurwa żarty stroisz. Tu gdzieś posąg Mariki? Gdzie kurwa jestem? Tu. Ty to kurwa w fajnym miejscu jest ten posąg, naprawdę. W zajebistym. Jak ktokolwiek miałby do tego miejsca trafić od kurwa drugiej strony? Sorry, jak dla mnie to jest kurwa niemożliwe.
4, czyli jeszcze 2 zostały do zapalenia. Tylko pytanie, gdzie? Wow, któremu się udało trafić. Aż bym zaklaskał, gdyby nie to, że ma wszystko totalnie wyjebane. Upadek stąd nie jest zabójczy. Upadek stamtąd już tak. No, logika w chuj. No właśnie. I teraz spróbujmy to zrobić tak, jak powinienem. Czyli do samego końca. Nawet dotąd, o, sobie nawet dotąd to już mogę po prostu zeskoczyć tu. No jakim cudem to mnie powala? Pewnie więcej tych beach slapów mi kurwa sprzedawaj. Okej, okay. Czego żeś pilnowała? Albo pilnował? Nie wiem. Głowa niemowlęcego przodka. Okej. Okay. Czy to jest broń, czy element pancerza? Chyba broń. Nie, czyli pewnie talizman. Też nie? Czy to jest kluczowy przedmiot? Nie widzę. To materiał wątpię, że to jest albo coś do craftingu. A tu jest do użytku, dobra. Zużywa skupienia, aby rozpylić duchową mgiełkę. Czaszka bardzo młodego ducha przodków. Pomyśl tylko, ile pędów może przetrzymać. Opary stają się tymczasowym gejzerem, który zadaje nieprzerwane obrażenia wszystkiemu, czego dotknie, aż do zniknięcia. Aha, czy to jest dokładnie to samo, czego oni używają na okrągło. Okej, okay. Dobra. No, tylko że tutaj nie wrócę się w sposób normalny, czyli muszę wrócić się i tak do tego miejsca łaski. No ale dobra, na razie możemy zakończyć ten materiał. Myślę, że to jest nawet fajny... Fajnie nawet, żeśmy tutaj sprogresowali, pomimo tych dwóch czterech łącznie debilnych śmierci. No i co? Zostały nam jeszcze 3 pochodnie do zapalenia. Pochodnie, czy tam paleniska. Prawie jedno... Dobra, nie, akurat nie. Dobra, teraz akurat pierdolę głupoty. Między pochodnią a ogniskiem to jest akurat gargantuiczna różnica. Dobra. Zobaczmy jeszcze raz tylko, zanim się z nami pożegnam. Zobaczmy, ile mi zostało tych do zapalenia. Wydaje mi się, że chyba 2, ale mogę się mylić. Powinny być za chwilę widoczne. A, są. Widoczne są, ale oczywiście kumpli zawołał, więc muszę sobie z nimi poradzić. Zajebiście. Kurwa, śmieciu jebany! Nie ma...
mogę mieć kurwa walki 1-1. Nie, musi się rzucić na mnie 5 kurwa typiarzy. Uwaga, pewnie się od razu przy tamtym posągu, przy mimiku. Boże, mimiku, przy tym, co nie? O, uchyli się. Tyle dobrego, że to jest blisko tego miejsca, do którego chcę dojść. Morda w kubę. Ma coś potężniejszego niż twoje drewniane strzały. Okej. Zobaczmy. No, jeszcze dwie. Gdzie są? Dobre pytanie. Ale to spróbujemy je znaleźć i zobaczyć też i z tym duchem przodków w kolejnym odcinku. Także ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Elden Ring. Cześć!